Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie. Moi drodzy widzowie, gram w szachy już 30, prawie 2 lata, kawał czasu. Oczywiście były momenty zwątpienia, to znaczy, że mi się już nie chce, chcę od nich odpocząć, ale przyszedł taki moment, oczywiście nie pierwszy już mój w życiu, że nadal mi się chce w nie bardzo grać i bardzo chcę produkować szachy, że tak powiem. Więc za chwilę wrócę do odcinka. Chciałem się z wami tym podzielić. Też nie wiem, jak u was sytuacja, czy też macie kryzysy szachowe, czy też nie. Będę wdzięczny za komentarz, jak sytuacja u was wygląda, czy wyglądała. Ja bardzo zachęcam do szachów i chciałem się jeszcze podzielić, że już niedługo wystartuję po długiej przerwie w turnieju klasycznym. Będę grał turniej w Pradze od 27 lutego. Planuję również robić analizy z tego turnieju, więc taka mała zapowiedź miesiąc przed. Zapraszam do śledzenia. Moi drodzy, też szykuje się dużo zmian, ale też wiele produkcji z mojej strony. Jedną z nich jest już ukończony kurs Gambitu Hetmańskiego. Tu już mogę śmiało powiedzieć, pierwsi nabywcy już są, gdyż była przedsprzedaż. Moi drodzy, to tyle, nie będę przeciągał. Dziękuję za wysłuchanie wstępu i zapraszam do speedruna. Więc zagram na 10 minut. Przypominam, gram od rankingu 500, już jest 2155 i mamy 2300 gościa na pokładzie. Bardzo dobrze. Bardzo dobrze jest grać z takimi silnymi zawodnikami. No i cóż mógłbym zagrać innego jak nie Gambit Hetmański? Zobaczymy, Krzysztof, ile zapamiętałeś z produkcji własnej. No i cóż, teraz przeciwnik ma dużo do wyboru. Może zagrać nieprzyjęty, może przyjęty, może C6 słowiańska, może obrona bałtycka, czy też obrona Czigorina. Różne są momenty tutaj w tej pozycji. Może kontrgambit Albina. Zobaczymy, jak to się wszystko ułoży, ale 30 sekund myśleć nad drugim ruchem ponad teraz już. No cóż, oczywiście kawka w dłoń, moi drodzy, czy tam herbatka. Okej, to zawsze pobudza, chociaż na mnie kawa, kurczę, blade nie działa już. Może dlatego, że dużo jej piję, aczkolwiek uwielbiam smak kawy. O kawie często też wspominam na filmikach. Dla koneserów polecam kaweczkę, moi drodzy, szachy. Coś pięknego, coś pięknego, coś pięknego. Dobra, dosyć tutaj ekscytacji. Mamy E6, nieprzyjęty gambit hetmański. Skoczek na C3. Może być też obrona tarasza. Zobaczymy, jak się przeciwnik zachowa. Sam jestem ciekaw. Powiem wam, że jestem podekscytowany tym. Ruch F5. Okej, ruch F5 tutaj jakimś wielkim szaleństwem nie jest. Po wybiciu można wybić oczywiście. Tu F5, to tam wybijamy i ten pionek taki zostaje trochę, jakby można powiedzieć, osamotniony. Ja bardzo lubię ruch Hetman B3 od razu z atakiem na pionka. C6 będzie zagrane prawdopodobnie lub też skoczek wyjdzie. I tutaj warto wyprowadzić gońca na F4, żeby go nawet wymienić za gońca przeciwnika. Potem E3, może skoczek E2 i skoczek F4. To mi się bardzo też podoba. Zobaczymy, może podejdziemy jakoś niekonwencjonalnie, może spróbujemy zagrać jakieś H3, G4, zobaczymy i goniec na F4. Tak po prostu, wyprowadzenie tego gońca przede wszystkim uwalnia też wieżę na C1 czy na D1. Skoczek F6, jasna sprawa. Tu jeszcze zagram E3, żeby za szybko nie wypuszczać skoczka. Poczekam, czy na F3 on mi się przyda, czy też na E2 może. Na H3 w tym momencie też można ruszyć. Różne są pomysły. Zobaczcie, bo jak ruszę tutaj, to sobie wybiję tam. Też może być ciekawie. W sumie tak chyba zagram. Niekonwencjonalnie. Czemu nie? Wyprowadziłem figurę. Jak zbiję, to ja zbiję. Potem spróbuję zagrać H4. G5 na pewno będzie ruchem, który nie będzie straszny, bo wrócę tu skoczkiem i będę miał pole E5 chociażby, czy C5. Hetman B3 mi się bardzo podoba, z uwagi na to, że też mogę wykonać długą roszadę. Hetman zagrał na E7. Tak naprawdę, jakbym zbił, Hetman zbija, ja zagram tutaj, też jest ok. Długa roszada, może jeszcze nie, bo jakiś dostanę ruch B5, to sobie poczekam. Wydaje mi się, że goniec D3. Tak po prostu. Wyprowadzenie ostatniej figury. Krótka też wchodzi w grę, jak najbardziej. Tutaj będę miał za chwilę wybór. Zobaczymy, jak się zachowa przeciwnik. Nie wiem. No cóż.
Czasami istnieją takie pułapki jak, o właśnie, skoczek e4. I teraz jakby przeciwnik zrobił roszadę, miałbym chyba dziabnięcie tu. Nie miałbym. Chyba nie miałbym. On chce zbić skoczka, jasne. Tutaj jest ruch niegroźny. Tu jak zagram roszadę, to mi wejdą widełki. Zbić nie. Poczekać. No dobra, chwila. Może f3 nawet. Nie, f3 nie, bo tu się osłabi pole. Może po prostu wybić tego końca. No dobra, dziobniemy go sobie. Dziobniemy go sobie, bo zawsze skoczkiem mogę wlecieć na f4. Ustawić tutaj skoczka. Ale jakoś długo myśli gościu. Zbyt długo. I dobra, i po prostu f3. Wypędzę tego skoczka. Gram, staram się grać proste szachy. Ten skoczek też przez f2 może uciec, ale też król na f2 może sobie stanąć. To też nie będzie, myślę, że zły pomysł. Po wybiciu, wybicie pionkiem wchodzi w grę. Jeżeli tak, to tu rozbije. On nie może tak, to tu. Bo chodzi o to, że jak wybije pionka, to muszę zagrać od razu c4. Tak też zrobię. Silne centrum. Zwykle hetmanem też będzie ok, ale otwiera się linia B. Poza tym chcę podważyć jeszcze centrum. Goniec e6 niemożliwe, bo bije tam. Wydaje mi się, że mam bardzo dobrą pozycję. W ogóle skoczek fajnie też stoi tutaj na h3 mimo wszystko. Dobra, jest a5, no jasne, będzie ruch a4 kombinowany, to jest oczywiste. Ja myślę, że tak po prostu. No co, tak zagrasz? No bo teraz tak będzie chciał grać, muszę grać c4. On może dać szacha, jasne. Ta wymiana hetmanów jest dla mnie też ok. C4 muszę zagrać, bo zostanę z takim słabym pionkiem. A jak tu mi się uda wybić, to on zostanie z izolakiem. A raczej zagra A4. Więc po ruchu A4 myślę, że hetman C2. Hetman B4 szach. Bo chodzi o to, żeby C2, żeby tu też atakować. Hetman C2 jak szach, no to spokojnie odchodzę królem i będę miał opcję wieża B1. Dobra, hetman C2, po prostu. Skoczek A6, będzie chciał wejść tu, no to kulturalne A3. Dziwnie, znaczy moje spostrzeżenie jest takie, że przeciwnik gra dziwnie słabo. Choć teraz trochę przyspieszył, ale to nie ma reguły. Ale zaraz, ja biję tu. Izolak, on nie może zbić hetmanem, bo jest strzał. Więc on zostaje z izolakiem. Zrobię roszadę po prostu. No i wszyscy są szczęśliwi z tego powodu. Dziwne. Dziwnie gra. Bardzo długo gra w ogóle. Jak długo myśli. Bez sensu chyba. Nie rozumiem, ale okej. A może on się zastanawia nad jakimś ruchem, żeby poświęcić pionka. Tym bardziej nie rozumiem. Okej. Roszada, koniec rozwoju, jest pięknie. Wprawdzie, pionek E3 może być zaatakowany, ale ja sobie go spokojnie obronię ruchem wieża E1 chociażby. Albo nawet przestawię, dobra, skoczek będzie chciał wejść tu, albo tędy będzie chciał przejść. Myślę, że ruch A3 jest tutaj ruchem bardzo potrzebnym. Też zatrzymuje pionka, który w końcówce może mieć problem. Może ruch G3, żeby król F2, chociaż to jest zbytnia asekuracja. Tak mogę zagrać, bo będę groził biciem tutaj. Czy skoczek jak tutaj, to zawsze mam wybicie. Okej, okay. Dlatego on... tak, już widzę, co on chce zrobić. Chce zagrać tu i jeżeli zagram skoczkiem, to on może skoczkiem na A5, bo nie mogę bić, bo skoczek broni tutaj. Więc... tej sytuacji może tak, ale podwidły się tutaj wsadzę, to nie chcę tego. Okej. Okej. Okej, on tu będzie miał pole, które w sumie jest takie dobre w zasadzie. Bo teraz tak, może zagrać tu, jeżeli on tak, to ja tu. Wiecie co? Chyba tak zagram. Nie, zaraz. Tutaj strzałka jest. To nie mogę tak zagrać. Okej. Okay. Albo taki ruch, to nie chciałbym tutaj wymiany. No dobra, jakby tu się problematycznie zaczynało robić trochę. Znaczy, bo jeszcze wieża AB1, tylko jak ten pionek zginie, to tam palnę. Ten będzie wolny. Trochę się tego obawiam.
Ale jak zagram tą wieżą, on zagra tu, ja wieża B4. Może na linii C wejść i złapać jakąś aktywność. Słuchajcie, coś mi tutaj. Coś mi tutaj. Dobra. Hetman D2. Hetman D2. W ogóle tego ruchu nie wypatrywałem, ale tak, jeżeli tu, to tak. Prawdopodobnie. Bicie, tak. Wieża. B5 będzie silne. Kurczę. Chyba zaczynam trochę już psuć tę pozycję. No dobra, zagram tu, ale coś mi tutaj. Już zapala się mi troszeczkę lampka w głowie czerwona. Nie no, wygląda to wszystko w porządku. Nie no, wygląda w porządku. To nie. Wszystko ok. On po prostu myśli. Jakby to nie zabrzmiało. Dobra, skoczek na B3 wejdzie i chyba tutaj. Chyba jednak na A2, na A3 to chyba nie ma takiej potrzeby. No B5 raczej zagra. A jak nie, to skoczkiem szybko wlatuje tu. Chodzi o to też, żeby nie wpuścić wieży, chociaż on skoczek C1 będzie miał, jeżeli zagra wieża C8 i to raczej nastąpi. Właśnie, tu wieża nie zagrał. Dobra, gram skoczek F4, idę na pionka. Jeżeli on tu, to tak i tak. To wygląda chyba na to, że jakoś tu się wybroniłem. No właśnie. I co teraz? Tak i tak. Wieża A3 chyba było. No dobra, nieważne. Może nie było lepsze. Tu, aha, tutaj. Dobra. Król idzie na F2, bo muszę obronić pionka. Bo jak zagrałbym tak, to on tak. Albo tą wieżą. I bym jak odszedł tu, to by mi tego pionka skosił. Więc król F2. No, możliwe, że. Aha, bo tu i tu jakoś tak się zastanawiam. A to też chyba nie ma sensu. Wieża F6 dobrze zagrał. Chyba H4 muszę, żeby nie było G5. W sumie dziwny ruch. Dobra, to ja też zagram taki wyczekujący trochę ruch, ale H4 jest przydatnym posunięciem oczywiście. No i jak H6, no to tutaj. No to tutaj, żeby nie było G5. No to jest oczywiste. Dziwne, H6. Czy ja czegoś nie wiem? Dobra, no to teraz tak. Też na wolną linię. Choć muszę uważać na taki ruch. To wrócę jeszcze. Teraz tak, wieża B1, wieża B2 i tu mieć asekurację. Dobra, on stoi jakby w miejscu, tak wyczuwam. Ustawiło to się u mnie pięknie. Nie, no figurowo jest ok, to stoi dobrze. On pilnuje pionka, tutaj też trzeba pilnować. Goniec pilnuje swoich pionków. Jedyny mój problem to ten skoczek, ale ja tego skoczka za chwilę postaram się. Poczekajcie, bo teraz tak, tutaj też jest ciekawe. Tu, nie no, chyba tak. Tak, bo jak skoczek tu, to po prostu wieża, dobra. Ale moment, ja mogę zbić tutaj, on zbija i ja zbijam. On przeoczył. A nie, to nie do końca jest takie proste. Bo jak potem odejdę, to on ma strzałkę tu i tu skoczek będzie wisiał. Ale dobra, to trzeba konkretnie policzyć. Tu i tu. Pionek będzie. Nie, tego chyba nie chcemy. Niech ten pionek sobie tutaj stoi. Tego nie chcemy. Gram tak, żeby zagrać tu. Że ten skoczek co? O, gdzie on może pójść? No tu może później pójść, jak zagram koniec C2. Bo też wchodzi w grę wybicie skoczka tak naprawdę. Niekoniecznie to może stracić sens. No to teraz kulturalnie tu, żeby zbić tu. Wyczekać.
A nie, co ja gadam? Przecież goniec broni. Co ja w ogóle gadam? Bzdury. Mogę tak i tak. Tak zrobimy. Tak i tak mogę zagrać. Potestujemy gościa i szybko tak. Proszę bardzo. To podstawił. Podstawił. Teraz to już wiem. Teraz to już wiem. Sypie się. F4, jasne. Tu nie mogę zbić, to przytrzymam. No to co? Zbijam tu i chyba po skoczku. Skoczek chyba... Aha, może tutaj ruszyć. Ale zaraz, jak zbije, on zbije. Ja zagram tu. Aha, może tutaj. To nie. Tu... tu i tu. Ja chyba za dużo kombinuję, to jest proste. Tak, chyba za dużo kombinuję. Ale ładnie. Ładnie zagrał. Bo tu to tu. Dobra, wracam z koczkiem. Wyplątał się nieco, ok. No, wyplątał się trochę. Jak to w pionkach wygląda? Pionek więcej. W takiej nieco złożonej pozycji. No dobra, tutaj wymienimy. Tutaj nic nie, ten nie grozi, bo zawsze tu. Ok. No szach może nastąpić, trzeba uważać, to tędy wyjdę. Tutaj chcę wieżę wymienić. Nie pozwala, a nie mogę tam zagrać, kurczę, słabo widzę. Dobra, to wieża A7 na pionka. Redukcja dla mnie jest bardzo dobra. Goniec jest ok, tu się trzyma, B5. Nie puszczamy gościa. No dobra, biorę. I odcinam dojście króla. No i G4 tutaj wystarczy. Atak tu, ale mam strzałkę tu i tu. Jeżeli zbije, to oczywiście wieża C8. O, wieża C8. Przeoczu. Okej. No, słuchajcie. Może rewanż zaproponuję, dopóki nie uciekł. A może uciekł. O, jest, rewanż, super. D4. Dawno nie było obrony królewsko-indyjskiej, więc... E3, naprawdę. No i nie będzie obrony królewsko-indyjskiej. Dlaczego nie będzie? Ja będę grał swoje schematy. Proszę. No nie mówcie, że zagra F4. To co w poprzedniej partii, że grał właśnie te ruchy, a potem zagrał ruch F5 czarnymi. No zagrał F4, no. Muszę chyba szklaną kulę kupić. Z tego, co się orientuję, to ten układ przeciwko właśnie układowi mojemu nie jest białymi najlepszy, bo tutaj chyba szybkie przełomy fajne mogą pójść. Zaraz spróbuję to wykorzystać. Zakończę oczywiście najpierw rozwój, robiąc roszadę i D6, przygotowując chyba E5 albo C5. Jeszcze nie pamiętam dokładnie wariantu, ale bodajże tak, chyba tutaj... Możliwe, że najpierw C5 trzeba było, ale E5. Tutaj E5 wydaje się super. O, właśnie. Słuchajcie, znowu to samo. Mogę zbić tu i on zostanie ze słabym pionkiem. Zagram tak. Zagram tak, bo grożę widełkami jeszcze przy okazji. Zobaczymy, co zrobi. What? O co chodzi? Co? O co chodzi?
Choć niech mi ktoś coś powie, bo nie wiem o co chodzi. Oddał figurę. Ja rozumiem, że jak odejdę tu, to ok, palnie tutaj i to takie będzie. Znaczy, ja nie mogę tutaj, ok. Tu muszę chyba. On zbije tu. Skoczek będzie w tarapatach małych. To jest wariant jakiś taki? Ja nie wiem. Aż się zdziwiłem. Ale mi poświęcił. No dobra, chwila na zastanowienie się. Tutaj, tutaj. Bo chodzi o to, że jak na przykład zagram tu, to on mi zwiąże bardzo nieprzyjemnie. Ale ja wtedy tu. Jak on zbije mi figurę, ja mu zbiję hetmana, on mnie zbije tu, ja zbiję tu. To się będzie zgadzać. Dobra, idę w to. Bierze broń, więc idę w to. Ok. No tu to nie, bo nie chcę skoczka dostać. Chociaż. A zaraz tu. Aha. Tu. I on mi tu plaśnie. A nie, to ja biję tu. To się zgadza. Dobra, to się zgadza, co nie? Powiedzcie, że to się zgadza. Dobra, tego nie przeliczyłem, ale tu jest obrona goniec na D5. Jest. Zbicie z szachem i tu. Ok, ale redukcja gońca bardzo ważnego nastąpiła. What? Naprawdę? No to cudowności, wracamy. To teraz jesteśmy w ogóle w raju. Figura więcej. Nie wiem, co on odwalił. Aha. Tutaj i tu mi zagrasz, co? Dobra, ale mamy tę receptę. Odejdę królem, jak mi palniesz tu. Aha, nie mogę. Nie mogę teraz obronić tego pionka. A to chyba czysty przypadek, mi się wydaje. Dobra, muszę oddać pionka. Gram tak. No tak, gram. Tu się broni. Trochę pionków straciłem. 2, 4 pionki, 2, 4, 6, 7. Na 3 pionki więcej ma. Ale. Mam opcję wymiany hetmanów. Mam opcję zbicia tu. Nie, no to jest wygrana partia. Mimo 3 pionków za figurę, to na pewno jest wygrana. Bo już mam opcję po prostu wymiany. To w sumie będzie chyba nawet najlepsze. Tutaj skoczek problem. Tak. To się wszystko ładnie tutaj teraz ułożyło. Nie wiem, to chyba on za szybko poświęcił. Wymiana hetmanów. Bo tak sobie to wyliczyłem, że to się zgadza. Jeszcze tylko tak. Tu on odejdzie i tu pionek będzie wisiał. To chyba tym, chociaż tego D6 nie chcę bardzo. Właśnie, tego ruchu nie chcę. Dobra, biję tym. Zawsze tam podparcie na pionka w razie czego. I co? I on obroni pionki? Jak zagra na przykład tak, to ja chyba po prostu tu. Tak, ja jeszcze. Ale skubaniutki jaki, no. Jak zbije tu, on mi zbije tu. Ja tu, on zagra tu. Ja mogę tu plasnąć. Seria wymian jest bardzo dobrą grą na pewno. Zastanawiam się tylko nad tym. Tu nie wejdzie. Dobra, biję. Biję, wracam, on tu i tutaj. Znaczy, mogę też tak, ale chyba tu, nawet jak on tak zbije, to ja wymienię i tu. Dobra. Dobra, to się zgadza. To się zgadza. Redukcja jakiegoś tam pionka. Pionków mi powybijał, ale figura to figura. Okej, to jest jasne. No i tu raczej powinien, no to wtedy już redukcja. Nie zbił, zostawił sobie to. Ciekawe. Okej. No dobrze. Tutaj chyba muszę. Tak, bo groziło bić. Nie groziło. Znaczy groziło, ale tak. Tutaj blokuje przede wszystkim. Tu pionki się nie ruszy, bo strzał. A chyba mam ruch taki teraz. On musi G3 zagrać, żeby skoczek miał furtkę.
Ale G3 to chyba nawet tak zagram i potem tu. Jak pójdzie, dokładnie, jak pójdzie tu, to go trzasnę. A jak tu, to też go trzasnę. Po prostu pionki się rozszczepią. Źle poświęcił. Zaraz to sprawdzimy zresztą. Zagrał tutaj, tak, to ja mogę teraz tu za darmo pionka dziabnąć. Pytanie, czy ja chcę to zrobić, bo ja mogę też tak zagrać. Tak, wolę tak jednak, króla. Bo jeśli on tak, to ja mam strzałkę tu na przykład i zdobędę skoczka. Więc on musi skoczkiem uciec. Możliwe, że tu rozszczepię te piony, zbiję. Albo tu zbiję, a raczej tam na C3. No tak, to się zgadza. Król jeszcze bliżej centrum. Tak, bicie jest, mam zawsze szacha. Dwa pionki na dwa. Tu muszę odejść królem chyba na F8, bo... Ha, mogę też tutaj. Mogę też tutaj, no bo tutaj to mam zasłonę. Mam zasłonę, jest ok. Dobra. No i tutaj wystarczy, myślę. Znaczy wystarczy, to jeszcze trzeba dograć. Ale tu już powinno być względnie łatwo. Względnie mówię. Jakiś... Tak, wieżę trzeba uruchomić bardziej, ją tam rzucić. Prawdopodobnie tutaj. Wtedy zagram wyżej i już będę miał opcję na D3, jeżeli król pójdzie na F3, czy tak, dokładnie tak, tak zagramy, tu się wieża trzyma. Oczywiście bić nie mogę, bo szach, możliwe, że szacha dostanę, ale wtedy tutaj. Jak szach, to wtedy zbije. Nie, no dobra, no to jest technicznie prosta końcówka już. Każdy z nas powinien sobie poradzić. Tu mam szacha, to skorzystam. Skorzystam, bo jeżeli tak, to tak. Jeżeli tu, to tu. No dokładnie, to już będzie szybsze. I król do centrum. Okej. Tu myślę, że w ten sposób. Tak, no tutaj goniec zawsze zatrzyma. Goniec zawsze zatrzyma tego pionka, a ja idę po te piony. Prosta sprawa. Ok, znowu wygrana. No słuchajcie, jest ok. Już przeglądam sobie partię. Przegląd partii. Jakiś poważny błąd nastąpił. Zaraz zerkniemy z mojej strony, zobaczymy gdzie. Ok, tu się wydaje wszystko w porządku. Zerkam tutaj. Skoczek C6 może. Aha, no tak myślałem, że C5 tędy się podrywa tutaj do centrum, żeby potem rozbić wszystko. No ale ok, poszło. To też nie jest jakieś tam najsłabsze. Skoczek B4. Trzeba to takie ruchy to trzeba po prostu przeanalizować w domu, bo w sumie nie wiem, o co dokładnie w nich chodzi. Trzeba je rozpatrzeć i potem można coś wytłumaczyć. C3. Tu wydawało mi się, że jest dobrze. Tak. Słuchajcie, konie F7. I ta pozycja jest minimalnie czarnych lepsza. A to jestem zaskoczony. Bicie, bicie. Ok. Hetman dał szacha, to gorzej. Co on powinien zagrać? Skoczek E4 związać tu? Możliwe. Możliwe, że tu chodzi o to trochę, żeby rozbić pozycję króla. I tyle. Ale bardzo mnie zaskoczył. No to muszę uważać. Goniec E6 to wspaniały ruch. No dziękuję bardzo. I hetman D7 to poważny błąd. A co było lepszego? To, żeby tu zbić i to bym rozpatrywał i bicie tutaj. Ja rozumiem. Rozumiem, to figura i tu figura, trochę pionów posprzątałem. Okej, no to tak, to by było łatwiejsze faktycznie. Ale dobra, to myślę, że szczegół tak. Skoczek E4 najlepszy. A, bo tu się pakuje. No to mogłoby być trudne. Faktycznie, w tych zadymach trzeba bardzo uważać po wybiciu. Wybicie. E4, hetman D7 jest ok. D5, dobra, skoczek E7 jest już przewaga. Skoczek wleciał. Król G8 trzeba było. Bicie. Hetman D6. Goniec tutaj. Wieża z E na B8. Wiecie co? A co, ja nie widziałem tego, że łapie hetmana, tak?
No niezły jest ten bambumcel. Bambumcel? O czym ty mówisz, Krzysztof? No wieża EB8, no i niech i figura więcej, no bo znaczy on hetmana nie traci, bo może tam odejść skoczkiem, ja zbijam, ale zyskuje jeszcze jedną figurę. No tak, nie zauważyłem. Ale to tak się. Znaczy, z jednej strony to jest tak, że jak już masz figurę więcej, to szukasz po prostu uproszczeń, a nie że jeszcze coś możesz zyskać. No przynajmniej ja tak mam. Bicie tu, tutaj to było chyba co? Każesz zbijać tutaj. Ale rozumiem, że łatwiej potem końcówkę grać. No też prawda. Dobra, ale to myślę, że tu bez znaczenia. Tu. Skoczek G4. Żeby te pionki zachować. Mądre. Skoczek. Ła! Krzysztof, zagrałeś genialny ruch. No po prostu cuda na kiju. No tu już było łatwo. Ale taką małą przewagę pokazuje tylko dla silnik dla czarnych niemożliwe. Czemu to jest słabe? A silnik mówi, żeby tak, zagrać tu, skoczek tu, zagrać tam i pałaszować piony. No to dokładnie oczywiście trzeba liczyć. Tutaj praktycznie do tego podeszliśmy. Bicie, bicie, tutaj strzał. No tak. Nie, no tu wygrano. Easy game już, tak. No dobra, moi drodzy, to na dzisiaj tyle. Dziękuję Wam serdecznie za uwagę. Widzimy się w kolejnych odcinkach.